Do Unident Union trafiłam dzięki lekarzowi ogólnemu, dlatego że cierpiałam na potworne bóle głowy i na non-stop nawracające zatoki. I lekarz do mnie powiedział, wiesz, ja nie mogę ci dać po raz kolejny antybiotyku, ja nie mogę twojej flory jelitowej osłabiać. Idź do ortodonty. Pomyślałam, wariat. Do ortodonty? Tak, masz coś ze zgryzem? Stwierdził, że mam coś ze zgryzem, że mam krzywy zgryz i jakieś tam... Powinnam mieć tą szczękę niby niżej. Coś tam mi tłumaczył, iść do ortodonty. Dobrze, dał mi ten antybiotyk, wziąłam ten antybiotyk, przeszło, ale za 2 miesiące choroba nawróciła. Zatoki były straszne. To było tak, że ja nie mogłam głowy w dół spuścić. Ja cierpiałam na tak straszne bóle głowy i na taki katar, świsty w uszach, zaciskanie szczęki, to była tragedia, co ja przeżyłam. Poszłam po raz kolejny do lekarza, do tego samego i powiedział do mnie, nie, tym razem ja ci nie dam antybiotyku, idź do ortodonty. Weszłam na internet, wbiłam w internet ortodonci we Wrocławiu. Tam wyskoczyło mnóstwo ortodontów we Wrocławiu. Wbiłam najlepsi ortodonci we Wrocławiu. Wyskoczyły mi pierwsze 3 upozycjonowani w pierwszych 3 pozycjach i jakoś energia pchnęła mnie na Unident Union. Cudownie. Zadzwoniłam. Pierwsza moja rozmowa z recepcją o ogromnej cierpliwości trwała 40 minut. Bez jaj. 40 minut. Zapisałam się, przyjechałam, weszłam do Unident Union. Jeszcze nie było pierwszego piętra, nie było drugiego piętra. Było 2 lata temu. I ja poczułam, że jestem na swoim miejscu. Ludzie, których tutaj poznałam, lekarzy, cały personel, pielęgniarki, recepcjonistki. Cudowni ludzie. Ja przyjeżdżam tutaj, słuchajcie, z uśmiechem na ustach. Ja nie mogę się doczekać wręcz kolejnych spotkań. I tak się zaczęła moja przygoda. Trafiłam do doktora Kołsuskiego, cudownego człowieka, żartownisia. Który mówił do mnie, przedstawił mi cały plan leczenia, przedstawił mi mniej więcej orientacyjne koszty, powiedział, ile to mniej więcej będzie trwało, co trzeba zrobić, że to bardzo długa droga przed nami. Powiedziałam do doktora, doktorze, jak ja jestem w takim miejscu, wśród takich ludzi, niech to trwa ile chce. I tak się stało. Długo, bardzo długo, 2 lata. Doktor Kołosowski zaproponował mi na początek pozycjoner. Pamiętam, to była kwota 1500 zł plastik, pokazywał mi to, jak to wygląda. Powiedziałam, doktorze, ja nie będę tego nosić. Ja nie dam 1500 zł, bo to jest tak jak błoto. W życiu nie chcę tego nosić. Doktor Kołosowski dał mi, przekonał mnie. Zamówiłam ten pozycjoner. Odebrałam go w ten sam dzień, czy na drugi, nie pamiętam. Zaczęłam nosić ten pozycjoner. Po okresie tygodnia moje bóle głowy zaczęły być przynajmniej o połowę mniejsze. Bez jaj, o połowę mniejsze. Katar, który ze mnie schodził dzięki temu pozycjonerowi, ten pozycjoner miał tylko zadanie takie, że on miał mnie przygotować pod aparat ortodontyczny, zaczął mi schodzić tak straszny, gęsty, żółty, wstrętny katar. I ja czułam, ja zaczęłam czuć, że ja odzyskuję życie, drugie życie. Nosiłam ten aparat, pamiętam, od początku grudnia, ten pozycjoner od początku grudnia do 7 lutego, bo 7 lutego założyłam aparat roku 2019. Dzisiaj ściągnęłam, jestem 2 lata po leczeniu, mam przepiękny uśmiech. Jestem zdrowa, nie bolała mnie ani razu głowa, nie mam świstów w uszach, widzę lepiej. Syn mnie wspierał w decyzji montażu aparatu. Znajomi było różnie. Pytali, czy nie mam na co wydawać pieniędzy. To równie dobrze mogłabym sobie kupić samochód, ale co to jest kawałek blachy w porównaniu z tym, jak ja się dzisiaj czuję, jak ja wyglądam. I to, że ja się uwolniłam od przede wszystkim bóli głowy, ja inaczej chodzę, ja jestem szczęśliwsza. Ja dzięki Unident Union dostałam nowe życie. Nie tylko piękny uśmiech, ja dostałam nowe życie, ja jestem całkowicie zdrowa.
ja nie miałam jakichś tragicznych tych zębów, żebym ja miała jakieś tragiczne te zęby, jakiś nie wiadomo jaki krzywy zgryz. On był krzyżowy, doktor Iwona Gnacholejniczak tak, mówiła, że to jest gryz krzyżowy, że jak najbardziej. Ale ja przede wszystkim odzyskałam tutaj zdrowie. Znajomi pukali się w głowę, po co mi to? Że to jest tylko i wyłącznie strata pieniędzy, że to jest wyrzucenie pieniędzy w błoto. Moje przyjaciółki zauważyły bardzo szybko, jak podnosi mi się pięknie owal twarzy. Ja mówię, że to jest taki cudowny, piękny efekt uboczny leczenia ortodontycznego. Właśnie ten piękny owal twarzy. Ale ja jestem u mistrzów. Gosia, ja jestem u mistrzów. Jestem u najlepszych ludzi, na jakich mogłam trafić. Jakiejś pani doktor Iwonie powiedziałam, że ja nie mam takiego zasobu słów, żeby wyrazić swoją wdzięczność, to co ci ludzie dla mnie zrobili. Ty jak wchodzisz tutaj, to ty czujesz, że ci ludzie są dla ciebie. Ci ludzie mają cierpliwość, zawsze usłyszysz dobre słowo. To jest w ogóle energia. Tu jest energia, ja wierzę bardzo w energię, bo ta energia krąży. Ja w nią wierzę i tu ta energia jest. Ja mówię do moich znajomych, bo ja opowiadam o nią wszędzie w świecie, gdzie jestem. Opowiadam wszędzie. Tu jak raz wejdziesz, to ty już chcesz zawsze tu wrócić. Obojętnie po co, po jakąś pierdółkę, obojętnie po co, po botoks na czoło, po cokolwiek. Ty chcesz tu wrócić. Co tu się tak dzieje? Co tu tak dużo ludzi? Ja widziałam robotników. Doktor Iwona wspominała, że będzie się rozbudowywać. Powiedziałam, że wspaniale. Ona stworzyła najpiękniejsze miejsce na świecie. Nie tylko energia, ale też estetyka. Cudnie, przecudnie. Tu się czujesz jak w domu, w pięknych. Tu się czujesz luksusowo na tych sofach na drugim piętrze, w tych gabinetach. Tu nie śmierdzi dentystą przede wszystkim. W żadnym z gabinetów tu nie śmierdzi dentystą. Tu są przepiękne szklanki, przepiękne dodatki, przepiękne karafki do wody. Przepiękne toalety. Jest nieprawdopodobnie czysto. Tu jest pięknie. I jest cudowna energia. Podobało mi się od razu. Podobało mi się od razu. Fotografowałam zęby codziennie. Założyłam album zęby w telefonie i fotografowałam codziennie. Podobały mi się bardzo zęby. I ja już zaczęłam zauważać, że podnosi mi się pięknie owal. Już po 2 miesiącach. Tak, przy doktor Monice czujesz się jak przy przyjacielu. Ty wiesz, że ty możesz jej wszystko powiedzieć, o wszystko zapytać, o każdy najdrobniejszy szczegół. Ona nie tworzy takiej bariery, ja jestem lekarzem, ty jesteś pacjentem. Ty się tu czujesz po prostu cudownie. Ja to mówię wszędzie, wszędzie, gdzie tylko mogę. I wszystkim polecam tą klinikę. Doktor Monika nie tylko piękna, ale profesjonalista. Bo to najlepsze miejsce na świecie, bo to najlepsi lekarze, bo to najbardziej profesjonalni lekarze, bo tu jest energia i tu jest wszystko, tu się spełnia swoje marzenia. Każdy, kto się zastanawia, niech się nie zastanawia. Ja to powiem na swoim przykładzie, niech się nie zastanawia. Odzyska zęby, odzyska urodę, odzyska zdrowie, odzyska wszystko. Niech się nie zastanawia, naprawdę spróbować w klubowy piątek, umówić się na konsultację i wtedy podjąć decyzję. Ale myślę, że jak raz się tu przyjdzie, to się tu już zostanie, ale warto. I ja nie żałuję ani jednej wydanej mojej złotówki. Ja tak jak powiedziałam, ja nie mam takiego zasobu słów, żeby wyrazić swoją wdzięczność i to, jak ja jestem zadowolona, że mnie energia pchnęła do Unident Union. Ja jestem 3 godziny po demontażu aparatu. Tak bez przesady, ale już zrobiłam około 100 zdjęć, to na pewno selfie. Jestem tak szczęśliwa. Ja tylko szukam jakiegoś punktu odbicia, żeby móc się zobaczyć, jak ja wyglądam. Oglądam się z każdej strony, z lewej, z prawej. Pokazuję te zęby. W każdym jednym odbiciu, każdemu tutaj pacjentom obcym, których na oczy nie widziałam, dziś pokazywałam zęby. Na recepcji wszyscy na pierwszym piętrze parterze i drugim piętrze już widzieli moje zęby. Tu widzieli już dzisiaj wszyscy moje zęby. Jestem tak szczęśliwa, że nie mam takiego zasobu słów, żeby wyrazić, jak jestem szczęśliwa.
Tak, 23 września 2020 roku miałam wszczepiony implant przez wspaniałego doktora Kołosowskiego. Wszyscy przed wszczepieniem tego implantu, w sensie moi znajomi, bardzo mnie ostrzegali, że nie będę mogła 2 miesiące jeść, że będę goiła się 2 miesiące, że będę musiała tony antybiotyków zjeść, żeby to jakoś było, że zabieg jest bardzo bolesny, że się wszystko czuje. Ja tutaj przyszłam 23, pan doktor mnie przyjął, doktora asystentka również. Z humorem, nie wiedziałam, kiedy dostałam znieczulenie. Nie wiedziałam, kiedy ten implant, gdyby doktor mi nie powiedział, że on już jest wszczepiony, ja bym w ogóle o tym nie wiedziała. Przebiegło wszystko w cudownej atmosferze. Ja po tygodniu byłam zdrowa. Ja nie odczuwałam żadnego dyskomfortu. Normalnie jadłam, wszystko się działo normalnie. Żebym miała wziąć mediraty, jak będę chciała coś robić ze swoimi zębami, ja przyjdę do Unidentu Union. Dla mnie inni stomatolodzy, inna klinika na dzień dzisiejszy nie istnieje. I myślę, że nie ma drugiej takiej kliniki, jaką jest klinika Unident Union. Ja byłam u dentysty, ja nie pamiętam, może z 15 lat temu, gdzie się pożaliłam, że mam bardzo duże bóle głowy i powiedziałam do pani doktor, wie pani co, nie wiem, jakoś tak intuicyjnie, ja mam krzywy zgryz, być może to ma coś wspólnego. Pani doktor odpowiedziała mi, ja proponuję wizytę u psychiatry, proszę pani. Wstałam z fotela, zerwałam ten fartuch, wstałam z fotela i po prostu stamtąd wyszłam. Teraz z tym, jak ja się czuję, z tym, jak ja wyglądam, przede wszystkim jak ja się czuję, ja mogę wszystko, całe życie jest przede mną, ja mam dopiero 46 lat. Całe życie jest ciągle przede mną. Ja teraz mogę wszystko. Ja jestem zdrowa. Ja nie w ogóle to jest też tak, że ja wcześniej potrzebowałam bardzo długo, bardzo dużej ilości snu. Przed założeniem aparatu ortodontycznego. Być może wynikało to z tego, że ja zaciskałam, że ja w nocy, być może w nocy, nie, nie być może, doktor tłumaczyła mi, że ja w nocy zaciskałam, dlatego ja rano wstawałam zmęczona, pomimo że ja długo spałam, wstawałam ciągle zmęczona, cały dzień byłam zmęczona, bolała mi głowa, bolał mnie górny odcinek szyjny, bolał mnie tutaj lędźwiowy też i ja po prostu się czułam 15 lat starzej.